tvpodkarpacie.pl. Dzień dobry Państwu, witamy ze studia telewizyjnego Sanockiego Domu Kultury, 11. Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez granic. Dzisiaj wielki dzień, jak każdy, który towarzyszy naszemu wspaniałemu projektowi. Wszyscy wiedzą, że forum liczy sobie już 11 lat i za każdym razem witamy wielkich mistrzów, witamy wspaniałych solistów i oni towarzyszą nam tutaj w postaci master kursów, lekcji indywidualnych, lekcji pokazowych i też koncertów wieczornych. Wczoraj słuchaliśmy recitalu inauguracyjnego Takashi Yamamoto, wystąpił laureat 4. Nagrody Konkursu Chopinowskiego. Dzisiaj wystąpi Zbigniew Modecki, jutro wystąpi Kevin Kenner, laureat 2. Nagrody Konkursu Chopinowskiego, a przed Państwem wieloletni juror Konkursu Chopinowskiego, honorowy juror Konkursu Chopinowskiego, profesor Andrzej Jasiński, który z nami jest już od wieków i zawsze nam towarzyszy swoim dobrą radą, swoim wsparciem dla młodych pianistów. Panie profesorze, dzisiaj cieszymy się z tego, że po raz kolejny możemy przekazać naszą wiedzę i możliwości twórczego działania młodemu pokoleniu, ale czy takie forum, które obejmuje taki wielki zakres, bo od medycyny, poprzez biznes, poprzez możliwość współgrania z orkiestrami kameralnymi, akompaniamentami, jazzowymi, improwizacjami. Czy to wszystko nie jest za dużo? Czy to młode pokolenie jest w stanie przyjąć się i dalej twórczo rozwijać? Forum jest wspaniałą imprezą. Bardzo często biorą udział w różnego rodzaju kursach mistrzowskich i innych i wygłaszam różne wykłady w różnych miejscach świata, ale tego, co tu spotykam, to nie spotykam nigdzie indziej. Zacząłbym od tego, że to jest piękne miasto, w którym się można znakomicie czuć, podziwiając przyrodę. Można się zakochać. Można się zakochać. A dalej, miasto, które ma władze świadome tego, czym jest kultura w życiu społecznym. To jest coś wspaniałego. No i tu profesora zasługa, że udaje mu się zebrać artystów z różnych części świata, którzy z sobą współpracują. Nie konkurują, a współpracują. Jakże to jest wspaniałe, że ten sam uczestnik może mieć lekcję z tym panem i z tą panią. Także to jest coś niesamowitego. A to, że mają możliwość, prawda, zadbać o zdrowie, no to tylko przyjemność. Ja miałem pewne trudności 5 lat temu. Jak zacząłem dbać o zdrowie, to się czuję jak ryba w wodzie. I mówię, zabierajcie się za zdrowie nie za późno. Otóż to, bo rzeczywiście jak robimy badania tutaj naszej młodzieży, okazuje się, że 80% z nich, a nawet więcej, ma problemy jakieś albo z kręgosłupem, albo z sięgnami, mięśniami. I to jest ten etap, kiedy można jeszcze pomóc, a za parę lat już będzie za późno i pojawią się problemy z garbem, z operacją kręgosłupa, z niemożnością grania. Więc to trzeba uchwycić i to dbajmy jako rodzice, nauczyciele i publiczność wręcz o naszą młodzież. Panie profesorze, jak to jest, żeby wychować młodego człowieka od młodego, małego wirtuoza, bo mamy tu konkurs dla dzieci do lat 12, żeby potem oni mogli występować na estradach świata, występować na estradach konkursu chopinowskiego, czy też innych konkursów, czy też no, byli naszą taką polską wizytówką? No, mnie się wydaje tak, że cała grupa kształcących się dzieci w młodzieży to jest wielka piramida od jednej podstawy. Nie miejmy jakichś fałszywych ambicji, że z każdego będzie w przyszłości wielki pianista, bo to byłoby źle. Natomiast jeżeli ja uczę różnych utalentowanych, zdolnych i średnio zdolnych, każdy przyjmuje ode mnie filozofię, cokolwiek będziesz robił pożytecznego dla drugiego człowieka w społeczeństwie, no to będzie twoja zasługa. Może nie będziesz koncertował w Nowym Jorku czy w Moskwie,
ale będziesz uczył gdzieś w Zawierciu, czy w mieście dzieci i będą ci wdzięczni i rodzice, i dzieci, że ich życie będzie zbogacone przez muzykę. A tu muszę powiedzieć od razu, że granie na fortepianie, nie tylko na fortepianie, uprawianie muzyki zawodowo, a również amatorsko, bardzo wpływa na mózg. Byłem kiedyś nauczyciel sławnego profesora Wiszolami, specjalista od mózgu. Robił badania w ciągu kilkudziesięciu lat, sam byłem znakomicie na fortepianie, amator. I ci, którzy uprawiają muzykę, mają takie mózgi, że w starszym wieku dużo później, jeżeli w ogóle zapadają na demencję. Także warto ćwiczyć. Proszę Państwa, profesor niedługo obchodzi 80 urodziny, więc wie co mówi. Proszę Państwa, być w takim sile energii i temperamentu, nie, to każdy by chciał, więc muzyka leczy, to jest już nam podpowiedziane. Więc ci, którzy uprawiają muzykę, nawet amatorsko, są w stanie dożyć 100 lat i nawet więcej, w dobrej formie, w dobrym zdrowiu, a przede wszystkim głowa świetnie pracuje. A dzieci, nauka dzieci, muzyki, to jest obowiązek rodziców i to jest obowiązek jako nas, jako społeczeństwa. Nie nawet profesjonalnie, to jest absolutnie, przyklaskujemy takiej teorii, bo ona jest prawdziwa, muzyka rozwija wyobraźnię, myślenie takie abstrakcyjne, no i czyni ludźmi bardziej wrażliwymi, a tego nam tak wszystkim bardzo potrzeba. Proszę Państwa, mamy oczywiście wielu wspaniałych wykonawców, którzy tutaj potem najpierw jako młodzi wirtuozi zdobywają zaszczytne tytuły złotego wirtuoza, czy srebrnego wirtuoza, czy brązowego wręcz wirtuoza. I potem oni się dalej rozwijają, tworząc naszą tutaj publiczność i tworząc uczestników forum, już bardzo poważnego forum Bieszczady bez granic. A potem stają się laureatami, potem jeżdżą na festiwale, jak na przykład Babel Music Festival, który nas tutaj wspiera w Warszawie, organizuje fundacja. Potem wyjeżdżają za granicę i potem właściwie tracą się jakby tą wiedzę, że korzenie były gdzieś tam daleko i ich życie się budowało właśnie w tym momencie, kiedy stawiali swoje pierwsze kroki. Dlatego tak ważne jest dobry pedagog, żeby się spotkał z dobrym i chcącym pracować uczniem. Jak być dobrym pedagogiem? To jest tak trudne i tak no, nieuchwytne, bo chcieć to jest za mało. Tak, wydaje mi się tak, że uczyć nie tylko grania, tylko uczyć odczuwania świata, zauważyć piękno w przyrodzie, zachwycić się ładnym porankiem, ładnym kwiatkiem. Jak ja mówię, czasem obrazowanie dobry porównuje to. Widzisz, dobra fraza to jest tak, jak rano wstaje słoneczko, w ogródku jest pączek, przygrzeje słońce i z niego robi się kwiat, a wieczorem się znowu zamyka. No to ci co jest? Jest to zdziwione, że można takie porównania robić. Czasem mam porównania śmieszne, prawda? Na przykład, że technika jest wybuchowa. Wszystko musi być energią robione. Albo nawet jak się nie odbijesz, to nic nie pomoże. Musi dźwięk polecieć w powietrze, jak ptak, który zaczyna skrzydłem. Nawet mały, że jak się nie odbije, to nie poleci daleko. A tymczasem pianista musi się odbyć, pięknie lecieć, czyli tam jest dopiero wyraz muzyczny między początkami dźwięku, ładnie wyglądować. Każdy dźwięk oddaje swoje życie następnemu. I tak ich porównanie jest warte dobrze. Z przyrodą, ze sportem, z życiem, z uśmiechem, z zamyśleniem, z troską, ze zmartwieniem. Jeżeli dziecko małe odkrywa w muzyce uczucia ludzkie, na swój sposób dostępny, prawda? Nie będziemy małemu dziecku mówić o miłości erotycznej. Większemu można, prawda? Bo przecież Chopin nie był taki, żeby unikał tych spraw. No, znaczy to jest życie. No to wtedy dziecko rozumie, co to jest tkliwość, co to jest delikatność, co to jest tęsknić, co to jest żartować, co to jest nawet zrobić psikusa, to już nawet robił psikusa. I jako dziecko, jako młody człowiek, jako kompozytor dalej robi. Tak, robi to nawet po śmierci już swoimi utworami, bo wydaje się, że to są łatwe utwory. A druga rzecz, bym jeszcze dorzucił, jeżeli pozwolisz. Tak. Właśnie dobre ambicje, prawda? No, wszystkich.
wszystkich od dzieci, szkoły, dzieci, nauczycieli, rodziców. I rodziców, prawda? Moi wszyscy absolwenci, nawet jak nie są wielkimi pianistami, to mają zadowolenie, że coś pożytecznego robią. Jeszcze mój przykład. Z początku koncertowałem w wielkich salach, a potem mniej, bo już mi trochę nie stać, bo już trochę wiek, trochę ręka, trochę tak, zajęcia. Ale jak gram w mniejszej sali, mam czasem większą przyjemność niż w wielkiej sali koncertowej. Mniej odpowiedzialności, a wielką przyjemność. I ostatnio grałem w cyklu koncertów dla dzieci. Mama chodzi na koncert, gdzie trochę wywołałem jakieś dzieci z widowni. No to teraz zatańczyć na zrób, ja wam pokażę, o co chodzi. Tutaj podskoczyć, tu przycupnąć, tacy, żeby wszyscy zadowoleni, ale miałem wielką satysfakcję. Aż trochę ambicji. I to samo jest, szykując kandydata do konkursu. Chcieli zdobyć nagrodę, chcieli grać wspaniale, graj nie tylko dla jury, tylko dla kompozytora i dla ludzi. Uciesz się nagrodą, a jak nie dostaniesz, to się nie znam, bo się nic nie kończy. Życie jest tak długie, że ci to wynagrodzi i będziesz miał satysfakcję raz, drugi, trzeci, piąty, nawet bez nagrody. To jest humanistyczne spojrzenie na życie, to co profesor Jasiński prezentuje i wydaje mi się, że wzorcowe, że każdy powinien to głęboko przemyśleć i zrozumieć istotę tych słów, bo rzeczywiście życie jest nie w sukcesach nawet, nie w tych takich pozornych sukcesach, bo one często są tragedią. Wydaje się, że dzisiaj jest to sukces, a jutro będzie przerodził się w osobisty dramat. Więc po pierwsze nigdy nie należy drugiemu zazdrościć tego, co wydaje się takie nieosiągalne, bo szczęście się w każdym kroku, w każdej minucie, w każdym dniu zawiera. I można być nieszczęśliwym wśród złotych pałaców, a szczęśliwym na łące pełnej kwiatów. Więc... Bardzo często cytuję podczas lekcji słowa profesora Wrońskiego, skrzypka, który mówił, że motorem postępu jest chęć przyjemności osiągania szczęścia. Gram trochę ładniej, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, gram jeszcze ładniej. No to chcę być szczęśliwy, no to wtedy gram jeszcze ładniej. Samo się gra coraz ładniej. Ta droga z początku na duże kroczki, a potem coraz mniejsze, ale się nigdy nie skończy. No i to jest takie podejście trochę może egoistyczne, że chcemy samemu sobie sprawiać przyjemność, ale to jest altruistyczne też, że chcemy innym dać tą rozkosz obcowania z pięknem. Więc te dwa stany są blisko siebie i w sumie mamy też satysfakcję wielką, kiedy widzimy łzy naszej publiczności, która przeżywa to, co my przekazujemy od kompozytora. To są takie najpiękniejsze chwile, kiedy się czuję, że publiczność oddycha razem z nami. No to bym jeszcze podkreślił jako wielką wartość tutaj tego, co nas tutaj spotyka, że to jest i uczenie, i rozmowy, i próby, i muzyka taka kameralna, próby z orkiestrą, potem występy z orkiestrą. To jest coś wspaniałego. A do tego prowadzone przez fachowych prelegentów, którzy potrafią przybliżyć treść utworu i zachęcić ludzi do słuchania, które daje rzeczywiście przeżycia. A wykonanie czasami się zdarza takie, że ludzie mogą zapomnieć, gdzie się znajdują, kto gra, co gra, bo się czują szczęśliwi. To czasem czytałem w książkach słabych artystów. Tak, i to czasem się zdarzyło memu dawnemu mężczyznowi Krzysztofowi Zimmermanowi, kiedy to po wielkich oklaskach wszystko się skończyło, ucichło, rozebrał się od uczyna, przychodzi dyrektor sali, panie Krzysztofie, niech pan się ubierze, że idzie na stronę. I ciągle każdy. Nie. Siedzą ci, bo się zmęczyli oklaskami i nie chcą wyjść do świata zewnętrznego. I to się zdarzało na przykład Paderewskiemu, który czasem nie grał dokładnie, ale jak patrz, to ludzie byli szczęśliwi, przeniesieni w inny świat. I w tym małym zakresie te małe kroczki możemy czynić my wszyscy. Prawda? I my mało tego, nawet ci, którzy słuchają, mogą to odczuć. Odprężyć się, och, jakie to przyjemne. Z każdym wdechem coś przyjemnego. A mówił również, że muzyka jest dla mnie tak, jak jedzenie. Picie, jedzenie. Wstaję rano
i już oddycham dźwiękami. Idę sobie ulicą, już sobie zaśpiewam. A my się pytają, panie profesorze, kiedy pan odpoczywa? No jak to kiedy? Jak idę ze szkoły do tramwaju, do autobusu, bo już teraz nie jeżdżę. Tak, jak to jest możliwe? No więc idę, odprężam się w tym sensie, że czuję wszystkie mięśnie elastyczne, oddycham dobrze i myślę sobie przyjemną, miłą melodię. I za 5 minut jestem odpoczęty. Proszę Państwa, tak, to byliście świadkami rozmowy muzyków, może nie niestandardowej rozmowy, ale jakże ciekawej i jakże pouczającej. Profesor Andrzej Jasiński jest postacią jedną z najwspanialszych w naszej kulturze i myślę, że ten wzorzec, który proponuje innym, znajdzie naśladowców i będzie kontynuowany, bo to naprawdę jest piękny. Ja chylę czoło razem z milionami Rzeszą Pańskiej Wielbicieli przed taką postawą życiową, bo ona jest przepiękna i jest świetnym przykładem dla młodych ludzi. Tego też chcemy tu uczyć na forum, właśnie postaw, właśnie takich wspaniałych prezentując ludzi i artystów. Więc tylko mamy nadzieję, że będzie Pan z nami już do końca naszego forum trwania 100 lat i jeszcze dzień dłużej, jak mówią. Więc proszę Państwa, przychodźcie na koncerty. Mamy wspaniałe, codziennie o godzinie 9 mamy koncerty w Państwowej Szkole Muzycznej dla dzieci, dla gimnazjalistów, dla przedszkoli. To są specjalne koncerty, dobrany repertuar dla nich. Mamy koncerty o 16:30 dla wszystkich melomanów i to są koncerty bezpłatne. I o godzinie 19 koncerty mistrzów, które naprawdę każdy z nich przejdzie do historii. 11 jest na forum pianistycznego w Bieszczady bez granic. Dziękujemy Państwu. TV Podkarpacie.pl